No dobrze, moi drodzy, robię drugie podejście. Zamówiłam kolejne takie pudełka na tą mąkę. Zobaczymy. Dobrze, otworzę, bo to jest dość duże, więc nie będę tego robiła przy Was i Wam pokażę. Są kochani, ja z tej serii, nie wiem czy pamiętacie, ale mam też takie większe pudełka, więc super. Teraz tylko sprawdzę, czy wszystkie są całe, czy nie ma żadnego pęknięcia, więc zaraz to będę wkładała do zmywarki. Te dwa są ok. I przekładam dzisiaj zdecydowanie wszystko, wiecie, do tego, do tych pudełek, żeby mi te mąki już tam nie stały, bo już mnie naprawdę zaczynają wpływać. Ale nie, wszystkie widzę, że są w porządku, te pudełeczka. One mają też takie szczelne zamknięcia, więc jestem przekonana, że tutaj ta mąka nie będzie mi, wiecie, wietrzała, że nic się tam złego nie wydarzy. Wzięłam białe, ponieważ będę trzymała to na wierzchu, jak wiecie. Blaty mam białe, więc chciałam, żeby to było takie nie rzucające się w oczy, bo były też z tymi czarnymi rancikami, ale tym razem postawiłam na białe. I z tego, co mogę Wam jeszcze powiedzieć, o, to one mają 3,2 litra i takie mają wymiary. Ja oczywiście postaram się Wam je wszystkie podlinkować, bo to było w zestawie po 2 sztuki, o, te 2 sztuki kosztowały 60 parę złotych, więc cieszę się. Tamte pudełka zwróciłam i teraz czekam w sumie na to, żeby uznali mi ten zwrot. Jakby co, zdjęcia mam, film mam. W takim razie pudełeczka wędrują do zmywarki. Moi drodzy, witam się z Wami, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja wróciłam z mojej długiej pracy, w związku z czym postanowiłam, że wezmę bardzo długą kąpiel. Zrobiłam sobie taki też porządny ping, więc mogę gdzieś tam być trochę zaczerwieniona, ale nic, to na razie nic nie nałożyłam na twarz. Zaraz będę jakiś serum pewnie gdzieś tam sobie absorbowała, żeby ta moja skóra głównie po tym masażu COVID-u naprawdę chłonęła i zauważyłam bardzo dużą poprawę i widzę, że po tym masażu bardzo szybko moja skóra pije wszystko, co na nią nakładam, więc najwyraźniej to bardzo pomogło i ten masaż zrobił to, co powinien. Brałam się w tą nową piżamkę z DKNY, powiem Wam, że jest bardzo fajna, bo jest przewiewna. O, to jeszcze jeden guziczek powinnam zapiąć. Bardzo fajnie leży, super, że ona ma tutaj też taki, wiecie, sznureczek, żebym mogła sobie wziąć i spiąć, jak będę potrzebowała. Bardzo długie nogawki, więc aj się o to obawiałam, że mogą być trochę za krótkie, ale wszystko gra, wszystko pasuje, więc się cieszę. A ja teraz tak, nalałam sobie lampkę czerwonego winka. Przygotowałam sobie też coś słodkiego. Dzisiaj już mi się naprawdę nie chce nic jeść, więc tak będzie wyglądała moja kolacja. Powiem Wam, że dojechał mnie ten tydzień i to bardzo, ale nic to, nie narzekam. Chcemy się przecież tutaj na tym kanale inspirować i pobudzać do dobrego, więc tak też będzie i tym razem, więc kochani. Ja tym akcentem z Wami się witam, zapraszam Was oczywiście do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! Znów robię czyszczenie lodówki i znalazłam tak, pół kostki fety, może troszkę więcej jak pół, bo tego dałam mojego tuńczyka, tego ulubionego z Biedronki w oleju. Tu mam trochę śmietany i trochę jogurtu naturalnego, wsypałam już czosnek taki suszony i do tego miałam taką mieszankę, suszone pomidory, bazylia i chyba tymianek, nie jestem pewna. Zaraz dołożę do tego troszeczkę soli i
Na pewno pójdzie do tego trochę miodu, pójdzie ten mój olej MCT i na pewno ocet jabłkowy, ale tak ociupinkę. Zastanawiam się nad cebulą, ponieważ ja tą sałatkę chcę wziąć do pracy. Ale powiem Wam szczerze, nie wiem, czy cebula to będzie dobre rozwiązanie. No chyba, żebym ją przesmażyła z ziołami. Tu jeszcze mam groszek, który odcieka mi na sitku. A tu wstawiłam wodę i będę gotowała taki makaron świderki. Zobaczymy, wiecie, no kombinuję jak mogę. I jeszcze pomyślałam, że sobie podprażę, wiecie co? Tu mam orzechy włoskie. Ale do tego jeszcze może trochę słonecznika, pestek dyni na suchej patelni i na sam koniec właśnie do tej takiej sałatki bym to wszystko wrzuciła. Tak, myślę, że to będzie idealne przerobienie tego, co mi w lodóweczce zostało. Powiem Wam tak, sałatka wyszła obłędna, jak widać z resztek też można coś fajnego zrobić, a tutaj jeszcze na patelni podprażam pestki słonecznika, orzechy włoskie i do tego też dam sezam biały, bo bardzo lubię, znaczy bardzo lubię, no lubię jak coś takiego troszeczkę orientalnego w sałatkach jest, więc mam nadzieję, że to też doda takiego fajnego, wiecie, posmaku. No nic, niech to się praży. A później jak wystygnie, dołożę do całej sałatki. I powiem Wam, że obiad na kilka dni do pracy gotowy. Voilà. Jest i ona. Zaraz sobie popakuję do pudełeczek i zabiorę do pracy. Tak więc będę miała obiadek gotowy. I to będzie więcej jak na 3 porcje zdecydowanie. Pudełka już umyte. Zaraz je porządnie wezmę i wytrę. No i tam bierzemy się za to miejsce zgrozy. Chlebek z całą pewnością wyjeżdża. No powiem Wam, że trochę bałaganu narobiłam, ale nic to, zaraz to wszystko ogarnę. Najważniejsze, że mąki są przesypane i teraz muszę zrobić karteczki z napisami, żebym wiedziała, wiecie, który rodzaj, gdzie jest, w jakim pudełku. Okej, mamy to. Teraz to wszystko porozcinam i nakleję na odpowiednie pudełeczka. Wow, jest. Mamy to. Mam tu w końcu wolną przestrzeń, z której będę mogła sobie, wiecie, korzystać. Tutaj wzięłam te mąki, tutaj te zwykłe, powiedzmy te lżejsze, a tu te żytnie, ale to nie ma znaczenia. Jeden z takich moich ulubionych gadżetów domowych, czyli mój robot kuchenny, on jest klatronika. Ale powiem Wam, że naprawdę zwróciło się, znaczy troszkę wydałam na niego, już nie powiem, bo on chyba kosztował, żebym nie skłamała, 600-700 zł, no nie pamiętam, ale wiem, że wtedy to były dość duże pieniądze. Teraz pewnie, nie wiem, po ile, po 1000 zł są, może więcej. Nie wiem, w każdym razie bardzo sobie go chwalę. No i tutaj oczywiście zawsze stawiam sobie deski, z których korzystam. Tak więc super, kącik jest zaopiekowany i jest zrobiony dokładnie tak, jak chciałam. Ja właśnie się zbieram do pracy, zakładam buty, biorę torebkę i wychodzę. A my, moi drodzy, widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao!